Tomek. Miło mi. Cześć Tomek. Hej. I porozmawiamy o kurtce mezalamie. Tomku, powiedz, dlaczego mówimy o mezalamie? No cóż, musimy najpierw przede wszystkim spojrzeć na to, biorąc pod uwagę, że jest to kurtka softshellowa, że softshell jest główną kurtką, którą nosimy, tak? Czyli większość przypadków, kiedy idziemy w góry, korzystamy z właśnie softshellu lub bluzy, z tego względu, że membrana, jak raczej większość osób interesujących się outdoorem wie, ogranicza oddychalność. Natomiast jest oczywiście przeznaczona do korzystania w najbardziej trudnych warunkach, tak? Deszcz, wiatr silny i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę, że upośledza oddychalność, to tu w tej chwili lepszym wyjściem jest softshell. Tak samo jak i warstwy docieplenie możemy włożyć pod softshell, więc tak de facto 80% czasu, w którym przebywamy w górach, czy w jakimś innym outdoorowym sporcie, gdziekolwiek indziej w Polsce, czy tam na świecie, i używamy kurtki softshellowej, więc to jest co najmniej 80%. Dlatego uważam, że jest to kurtka, którą powinniśmy omówić w tym materiale. Okej, okay, tutaj dla osób, które nie wiedzą, softshell, co to znaczy softshell? Softshell, czyli chroni od wiatru, tak? Głównie tak. Natomiast softshell chodzi w zależności oczywiście od modeli. Ten model akurat ociepla nas delikatnie, ale przede wszystkim stawia na to, żebyśmy mieli bardzo wysoką oddychalność i ten materiał, który ma za zadanie zatrzymać większość wiatru na zewnątrz, żeby on potęgował tę oddychalność, a nie jej upośledzał, jak w przypadku membrany. Jakie techniczne rozwiązania i materiały posiada ta kurtka? Tak, na starcie zwróćmy uwagę na materiał zewnętrzny, czyli w tym przypadku ten jaśniejszy na całej strukturze kurtki. Ten jasny, tak? Dokładnie. Mhm. On składa się głównie z pierwszej warstwy zewnętrznej, czyli cienkiego windstopperu, który jest ultra lekki, także nie będzie nas dociążał, nie będzie też upośledzał możliwości kurtki do kompresji, czyli możemy skompresować bardzo niewielką kuleczkę do kaptura i zmieścimy ją nawet do malutkiego plecaka. Pod spodem zaś mamy Polartec Alpha, który ogólnie strukturę ma bardzo rzadką materiału, co daje nam to, że para, którą wytwarza nasze ciało, bardzo ułatwiony ma wyjście na zewnątrz, prawda? Dzięki temu kolejny aspekt, który że tak powiem, usprawnia oddychalność. Od środka zaś, od środka materiału mamy meszek. On jest syntetyczny, rzecz jasna, jak cały Polartec. Ma zadanie nas przede wszystkim docieplić, ale nie za nadto, czyli nie jest to kurtka typowo dociepleniowa, jest to kurtka, która ma docieplić odrobinę. Okay. Od wewnętrznej strony, tylko powiem, mamy cienką siateczkę, która ma też za zadanie nie upośledzać oddychalności, a mimo wszystko zabezpieczyć ten meszek przed czy tam mechadzeniem się, czy innymi aspektami. Czyli umówmy się, że chroni nas to, tak, od wiatru, ale też oddycha, tak? Bardzo dobrze, tak, zgadza się. Bo tutaj jest też warstwa, teraz będzie ta warstwa druga, tak? Ta ciemniejsza warstwa. I tutaj widzę, że jest jakiś prześwit, czyli to znaczy, że oddycha, tak? Też od strony pleców. W zasadzie w miejscach podnych, szczególnie pod pachami, tak samo jak i na plecach, to samo jak i w dolnej części kurtki, mamy, może zacznijmy od ramion. Mamy oczywiście od dolnej części ramion materiał streczowy, który jest niedocieplony, co daje nam mniejszą odporność termiczną, mniejsze zabezpieczenie termiczne, ale tym samym lepszą oddychalność, więc tym bardziej tendencja do pocenia się jest mniejsza. To samo jest w miejscach, gdzie warstwa nachodzi na warstwę, czyli najczęściej, gdzie kurtka nachodzi nam na spodnie, mamy również zastosowany ten materiał cienki, aby zniwelować potliwość. To samo jest w kwestii kaptura i stójki, z tego względu, że najczęściej korzystamy z chusty Buff, która dodatkowo nas dociepla i nie chcemy tam się zagotować. No i oczywiście to samo możemy powiedzieć o z tyłu panelu tylnym kurtki, który jest bardzo ciekawie stosowany i przemyślany, z tego względu, że mamy tutaj na karku docieplenie, natomiast w miejscu, gdzie mamy najczęściej plecak, i to jest najbardziej
miejsce narażone na pocenie się przez przyleganie systemu nośnego plecaka. Mamy zastosowany materiał też ten sam, streczowy, syntetyczny, bardzo dobrze oddychający i szybko schnący przede wszystkim, co jest bardzo istotne również, w dodatku z perforacją, która dodatkowo usprawnia oddychalność, więc nawet jeżeli byśmy mieli pod nim jakiś dobry polar, nawet jakiś grubszy polar z dobrego materiału, który też szybko wysycha, on będzie świetnie współgrać i po prostu bardzo szybko wysychać. Natomiast kwestie dociepleniowe na tylnym panelu są stworzone tak, aby mimo wszystko chronić narządy przed przewianiem, czyli w tym przypadku nerki, zachować. Tu, gdzie nam, załóżmy, kończy się plecak, zagina, możemy liczyć na wsparcie po prostu docieplenia tej kurtki. Powiedz, do czego możemy zastosować tą kurtkę? W jakich sytuacjach, w jakich warunkach? Tak naprawdę z tej kurtki ja osobiście korzystam cały rok. Czy to jest minus 5, minus 10, czy to jest lato i załóżmy wieczór chłodny. Z tego względu, że mamy tutaj bardzo szerokie zastosowanie, bierze się właśnie z materiałów i z tego, jak ona jest skonstruowana. I do czego możemy ją stosować? Tak naprawdę do speed hikingu, biegania również, z tego względu, że mamy delikatne docieplenie, czyli się nie zatujemy, szczególnie w okresie przejściowym, czyli jesień, wczesna wiosna, zima. Poza tym, rzecz jasna, skitury, podchodzenie szybkie, szczególnie kiedy wychodzimy z górnej granicy lasu, gdzieś tam na otwartą przestrzeń, mamy jedynie na sobie, załóżmy, polar i bieliznę termoaktywną, to taka kurtka nie dociepli nas za nadto, czy nie zaczniemy się gotować przy intensywnym wysiłku tlenowym, ale zabezpieczy nas przed wiatrem, przed podmuchami wiatru, które, jak wszyscy raczej wiemy, przy niższych temperaturach mogą stanowić problem i penetrować te warstwy. Rzecz jasna, windstopper ma zadanie właśnie zatrzymać ten wiatr, także daje dodatkowe zabezpieczenie, w mojej ocenie, niezbędne. Czyli jeżeli chodzi o porę roku, to głównie lato, wiosna? Tak naprawdę nie mamy tu ograniczeń. W mojej ocenie nie mamy tu ograniczeń, możemy z niej korzystać cały rok. Oczywiście dostosowując warunki do kurtki, bo jeżeli mamy, prawda, minus 25 w Tatrach i jeszcze silny wiatr, to nie jest warunek, prawda, na softshell. Wtedy już musimy, chyba że jesteśmy jeszcze, że tak powiem, w granicach żeglowych, w lesie, gdzie mamy zabezpieczenie jakieś przed wiatrem poprzez właśnie między innymi las, drzewa, zagęszczenie drzew i wtedy możemy jej użyć. Natomiast na otwartej przestrzeni lepszym jakby wyjściem byłoby już skorzystanie z pełnej membrany. Także są określone sytuacje, w których możemy je użyć, a w niektórych innych już lepiej się zabezpieczy w pełną membranę. No to od razu przechodzimy do następnego pytania, które się nasuwa. Z jakimi warstwami można łączyć tę kurtkę? Tak naprawdę kurtka może być wykorzystana jako warstwa druga, czyli bezpośrednio na bieliznę. Bieliznę pozostawiam już każdemu do wyboru, czy chcemy wełnę meryno cienką, czy chcemy cienkiego syntetyka, grubego syntetyka, średnią wełnę meryno lub grubą wełnę meryno. Nie ma też żadnego znaczenia dla kurtki. Ona i tak będzie spełniać swoją rolę. To jest dobre wyjście właśnie dla biegaczy na zimę. Mamy tylko i wyłącznie bieliznę termoaktywną i zakładamy ją jako drugą warstwę, bo potrzebujemy zabezpieczenia przed wiatrem, ale nie chcemy na to się docieplić. I to jest różnica, bo możemy teoretycznie założyć, jeżeli nie ma silnego wiatru, możemy założyć tego typu polar, który nawet ja mam na sobie, ale on nie zabezpieczy nas przed wiatrem. Więc tym samym ta kurtka wchodzi na jego miejsce, kiedy faktycznie mamy wieczną pogodę i świetnie nas w tym przypadku zabezpiecza. Cóż więcej, możemy ją użyć jako warstwę trzecią, czyli na przykład taki polartek, kiedy idziemy w góry, prawda? Jest wiatr, jest chłodniej, albo to właśnie ten wiatr nas wychładza, różnie to bywa, prawda? I możemy jej użyć po prostu jako warstwę trzecią. Nie wykluczam też opcji wykorzystania jej jako warstwę czwartą. Czasem jest tak, że mamy dwie warstwy na sobie, natomiast jest za zimno, żeby z niej korzystać. Skorzystać z niej jako warstwę ostatnią, czyli trzecią. I czasem możemy docieplić się cienką kurteczką primaloftową, cienką kurteczką puchową,
dosłownie tylko lekkim dociepleniem, aby poprawić, że tak powiem, termikę i zachowanie tej termiki przy ciele. Następnie zabezpieczamy się czymś takim softshellem z windstopperem, który daje nam wciąż zabezpieczenie przeciwwietrzne, ale tym samym jakby zapewnia nam wysoką oddychalność, czyli nawet idąc do góry nie musimy się za na to martwić o to, że załóżmy przemoczymy swoim potem warstwy, tak jak w przypadku membrany pełnej, prawda, Gore-Tex lub innej. Mhm. Czy możemy używać tej kurtki do wspinaczki w górach, czy tylko i wyłącznie do biegania po górach, czy też również no, na przykład do różnych aktywności w niższych partiach? Możemy jej użyć do wspinaczki jak najbardziej, natomiast trzeba się liczyć z tym, że bywają na trudnych drogach momenty, w których no, jesteśmy bardzo przyklejeni do tej skały. Mhm. Skała bywa ostra. Tak. Czy to mamy wspinaczkę skalną, czy przykładowo zimową w lodzie, bywają momenty, w których no, ocieramy się o bardzo ostre elementy. No i trzeba się liczyć z tym, że materiał jest wytrzymały, aczkolwiek nie jest to, prawda, Gore-Tex najwyższej jakości, jeśli chodzi o sztywność materiałów i gęstość deniarów materiału. Także wytrzyma sporo, aczkolwiek musimy mieć na względzie, że nie została głównie do tego stworzona. Czyli na pewno do biegania. Co z rowerami na przykład? Ciekawe pytanie, bo akurat to mi nie przyszło do głowy. Tak, na rower również, z tego względu, że czym charakteryzuje się ogólnie aktywność na rowerze? Wysokotlenowość sportu, tak? Czyli wysokie wydatkowanie energii, tak. Szybkie tętno. To samo w kwestii łącznej, czy to sportów górskich, czy roweru, czyli potrzebujemy zabezpieczenia przed wiatrem. Akurat w sportach górskich najczęściej ma się to ku temu, że po prostu bywa w górach silny wiatr. Natomiast jeżeli chodzi o rower czy na przykład skitury, mhm. W momencie zjazdu, my sami jakby wytwarzamy przez pęd ten opór wiatru. I myślę, że w takiej aktywności jak najbardziej też ona będzie świetnym rozwiązaniem, bo też potrzebujemy w tych aktywnościach wysokiej oddychalności i wiatroszczędności, jeżeli faktycznie pogoda tego to na nas wymusza, tak? Także jak najbardziej. Co do rozwiązań technicznych, zauważyłem, że kurtka posiada tutaj mankiety. Do czego one służą? Tak, nie mamy tutaj docieplenia, tak jak wcześniej wspomniałem, ciemniejsza strona, znaczy ciemniejsze elementy kurtki nie mają tego docieplenia. One służą nam stricte po to, aby zniwelować potrzebę zakładania rękawiczek. Dla niektórych jest to żaden problem, dla niektórych jest to, że tak powiem, problematyczne i łatwiej im, szybciej byłoby założenie rękawu. No i w tym przypadku mamy miejsce na kciuka, co daje nam możliwość przedłużenia tego rękawu, aby ogrzewał nam większą część dłoni. Co chroni też przed wiatrem, prawda? Tak, tak. Mhm. Akurat materiał ten ciemniejszy chroni troszeczkę mniej niż ten typowy windstopper. No ale chyba przed dopływem tutaj, nie? Tak, ale właśnie daje nam dodatkowe zabezpieczenie, na pewno większe niż jakbyśmy tego nie mieli, prawda? Mhm. Poza tym myślę, że kwestie długości też nie będą problemem. Dostanie bez problemu do połowy dłoni, zabezpieczy nas termicznie. Nie będziemy tym samym też mieli czasem problemu, bo bywają sytuacje, w których używamy rękawiczek z kijkami. I to czasem chodzi, że tak powiem, przy szybkim pędzie, że te rękawiczki potrafią się w środku zwijać, w zależności od tego, czy to są linery, czy nie. Softshellowe mniej, natomiast linery takie, których przynajmniej ja używam w newralgicznych momentach przy bieganiu, potrafią się przy kijku zwijać, bądź też rozciągać, przecierać. I taka opcja jest też fajną alternatywą, natomiast nie ogrzewamy wtedy palców, prawda? Więc są plusy i minusy. Natomiast mamy taką możliwość, także to jest kolejny aspekt techniczny, który jest fajnie przemyślany w tej akurat kurtce, w tym modelu. Tomku, bardzo dziękuję Tobie za omówienie tej kurtki.
A Was wszystkich zapraszamy do sklepu, do Polar Sportu w Zakopanem, tak? Bo sklep się mieści w Zakopanem. Zgadza się. Dynafit w galerii, Krupówki 40. Tutaj pracuje Tomek, służy fachową poradą. No i dziękuję bardzo. Kłaniam się. Moja przyjemność.